Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj czas na test trwałości produktu, który już był u mnie na kanale. Długi film, Turtle Wax, Polish and Wax. Kozak produkt, tam się już wypowiadałem. Mega, no tak naprawdę cały detailing można powiedzieć prawie cały detailing w jednym produkcie. Robisz nim wszystko, zabezpieczasz, polerujesz, kurczę. Rewelacja, naprawdę maskowanie, połysk, kurczę, no czego chcieć więcej? A, jeszcze jedna rzecz, ale to później. Zobacz, ile posiedział u mnie... Przepraszam, kurczę, oko mi swędzi. Zobacz, ile posiedział u mnie w Audi, na przednim zderzaku, który jest zmasakrowany, bez przygotowania. Najpierw wjechałem z futrem, chciałem zobaczyć, jak się zachowa na futrze, a później klasyka. Wafelek czarny od 3M, Dual Action. I zobacz, ile posiedział. Nieźle, co? Nieźle. Cztery miechy, słuchaj. Cztery miechy, tam chyba 3000. Zresztą nieważne kilometry, bo to tak naprawdę każdy, wiadomo, no, a jakbym jeździł autostradą, możliwe, że zdech po miesiącu. Nie wiem. Ja to badam. Warunki miejskie, od czasu do czasu gdzieś jakaś trasa. Skurczybyk niesamowity. Przed auta, gdzie dostaje naprawdę konkretnie. Siedzi jak wściekły. Siedzi jak wściekły. Tak naprawdę on jeszcze siedzi, no tam na upartego, no, no można by było zimę nim obskoczyć, nieźle, co? Fenomenalna sprawa, obłęd. W ogóle na lampach jestem pod wrażeniem. Bardzo miło, na plastikach to siedzi cały czas, tam się wiele nie zmieniło. Nie, hydro, chodzi o hydro, cały czas wiele się nie zmieniło, kurczę, obudź się. Co do produktu, słuchaj, no rewelacja. Naprawdę rewelacja i
Tutaj zdania nie zmienię. Skurczybyk jest niesamowity. Powierzchnia, która tak naprawdę zderzak zmasakrowany. Powierzchni nie przygotowywałem, po prostu wpadłem z tym produktem. Tam coś się działo, pewnie tam to zdjąłem, zarzuciłem, kurczę, ten. I jest. Maskowanie. Rewelacja. Słuchaj, ja produkt też sprawdzałem, zapomniałem powiedzieć w tym filmie. Znaczy nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, jak to się sprawdzi. W Skodzie, we wnękach drzwi, na progach, zarzuciłem ten produkt. Odczekałem jeden dzień i położyłem powłokę Kintecha. I słuchaj, wyobraź sobie, że tam siedzi fenomenalnie na tym powłoka. Siedzi cały czas na tym powłoka, nic się nie dzieje. Także kurde, na upartego można powiedzieć, że po jednym dniu można pokusić się, żeby położyć na niego powłokę. Ale ja go kurczę sprawdzę. Ja będę chciał zobaczyć, jak się zachowa na panelu. Czyli robimy sobie panel, tniemy, zarzucamy go jako finish. Odczekujemy jakiś czas, powiedzmy, bo nie mamy czasu położyć powłoki. O, może inaczej. Nie mamy czasu położyć powłoki. Przyjeżdżamy na drugi dzień czy za dwa, zarzucamy skurczybyka i później powłoka. Zobaczymy. No dobra, tak czy tak, widzisz, no produkt jest, kurczę, niesamowity. Naprawdę rewelacja. Opony, plastik, gumy, siedzi na wszystkim. Kwestia tylko zarzucania i lepiej zdecydowanie maszynowo. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!